Wciągnij brzuch. Chyba zaczynamy, no. Siema! A, jesteśmy już w zapisie, dobra. To wypadałoby powiedzieć dzień dobry. Dzień dobry. Marta, bardzo miło jest mi ciebie widzieć. Oj, mnie też widzieć na żywo, wiesz, człowieka to cud. Zaszczepieni, gotowi po prostu do działania, do walki z show biznesem, ze światem, z pandemią. Tak czy nie? No, ja jestem zawsze gotowa do działania, bez względu na wszystko. Cieszę się, że możemy akurat teraz się spotkać, bo myślę, że trafiłem na dosyć przełomowy moment w twojej karierze, ponieważ z tego co wiem, za chwilę dużo się będzie działo. Ty zupełnie wkraczasz na inne tory swojej kariery, ścieżki artystycznej i zobaczymy cię na scenie, ale w performensie. No to jest półroczna praca moja i Małgorzaty Haduch. No i spotkały się tak naprawdę dwa kompletnie inne światy. Jeden bardzo offowy, taki no, undergroundowo-offowy, wywodzący się z krakowskiej, amsterdamskiej szkoły. No i drugi, jakże komercyjny. No ale okazało się, że możemy znaleźć wspólną drogę i jakiś taki wspólny język artystyczny, którym chcemy teraz mówić, wyrażać się. I to rzeczywiście jest jakaś taka bardzo nowa forma wypowiedzi dla mnie, bardzo, bardzo nawet. I w Polsce też mało dotykana. Oczywiście na świecie ludzie robią różne podobne performance'y, natomiast no tutaj myślę, że będzie to pełne zaskoczenie, z czego się niezmiernie cieszę, bo to są drzwi, które po prostu marzyłam, żeby otworzyć i nie wiedziałam, jak to zrobić. No i cudownie się złożyło, że spotkałam Gosię i uczestniczyłam w jej warsztatach w poszukiwaniu głosu i ciała. I tak to się trochę zaczęło, że stwierdziłyśmy, a może coś razem? Mnie bardzo zależy na tym, żeby widzowie, którzy przyjdą na to przedstawienie, zostawili swój intelekt za drzwiami i głowę, która wszystko musi analizować, a weszli na to przedstawienie i dali sobie przyzwolenie na to, żeby poprzeżywać, znaleźć coś, co może było gdzieś, tak, gdzieś bardzo skrywane. Pokazywałam to znajomym i dzieciom moim i każdy znalazł zupełnie jakieś inne pokłady emocji i to mi się jakoś tak bardzo spodobało, że nie musisz tego nazywać, a możesz to po prostu przeżyć. Jeszcze kilka dni temu na live'ie u Bartka Fetysza głowiłaś się wraz z Małgorzatą nad nazwą tego performance'u i dlaczego padło na Ość? Ość jest jednym z naszych punktów też wyjścia do tego performance'u, więc w ogóle ja lubię to słowo. Jest takie krótkie, dosadne, dość wyraziste i jeszcze ma takie piękne, otwarte O, a potem takie kanciaste ć. Z tego, co pisałaś na swoich socialach, ale też mówiłaś właśnie na live'ie u Bartka Fetysza, poruszysz tematy na scenie, o których nie rozmawia się przy rodzinnym stole, tematy tabu i to, co cię gryzie. Co to może być? No wiesz, w miarę gdzieś tam zagłębiania się w swoje zakamarki znalazłam różne tematy, od których się odbijam. Od złości na przykład, od drwiny, od mówienia dość, od zahaczania się o niemożliwe, no to są w sumie takie słowa, wiem, trochę abstrakcyjne i rzucane, ale właśnie od tego i rzadko kiedy rozmawiamy w domu o złości, o jakichś takich właśnie swoich zakamarkach, od jakiejś frustracji, to są bardzo trudne tematy i ja ich nie poruszam wprost, bo ja nie mówię tam praktycznie poza jednym słowem żadnego innego słowa. Na scenie? Tak. Więc okay. To jest takie... Czy będziesz się wyrażać ruchem? Głównie głosem. Głównie głosem. To jest rusztowanie dla głosu, jak to pięknie nazwała Hanka Podraza, która będzie robić kostium do tego performance'u, że to jest jakieś rusztowanie głosowe
No i ciężko to jakoś mocno skanalizować. No ja to wsadziłam w rurę i przepuściłam przez siebie od stóp do głów i wychodzą różniste dźwięki. Na scenie będziesz mandaryną czy Martą? No mandaryna zostaje w domu. W domu. To jest debiut Marty Wiśniewskiej i to jest Wiśniewska, Haduch i raczej mandaryny, a nie, Every Night nie będzie. Natomiast to, co gdzieś przeżywała jako Marta Mandaryna, na pewno będzie. Ale jest to mój debiut sceniczny jako Marty Wiśniewskiej. Skąd pomysł, żeby zostawić tą biedną mandarynę w domu? No właśnie, bo to jest biedna mandaryna. Nie, po prostu to jest jakiś taki dualizm artystyczny. Bardzo zależało nam na tym, żeby oddzielić Martę od mandaryny i znaleźć drogę, która jest kompletnie inna, do której komercyjna mandaryna, którą kocham, uwielbiam i na pewno jej nie zostawiam. Czyli wróci i ona cały czas jakby jest, natomiast nie w tej sferze. W tej sferze jest Marta Wiśniewska. Czyli to nie tak, że poprztykałaś się z mandaryną? Nie, nie, nie. No kłócimy się często, ale jakoś dajemy radę. Nie rozpatruję tego w sumie w jakichś takich kategoriach, że jestem teraz inną osobą i teraz tylko będę taka. Nie, to są jakieś drzwi, które wiesz, otworzyłam, które mnie fascynują. Przeszłam przez te drzwi i spotkałam na tej drodze po prostu też fascynujących ludzi ze świata free jazzu, który mnie też zawsze fascynował. Mogę z nimi poprzeżywać, podotykać dźwięków i odnaleźć jakieś kolory. To jest dla mnie no szalenie ciekawa podróż i jeśli mówisz, też pytałeś mnie, co mi to robi, trochę mnie to też w pewien sposób oczyszcza, ale też sadza na takim stołku, że wiem, po co to robię, wiem, gdzie jestem, chcę mówić takim głosem i jakby obronię to w każdy możliwy sposób. Życie ma po prostu tyle barw, że moim zdaniem nie należy jeść łyżką tylko pomarańczowego. Wiesz o co chodzi, można sięgnąć po szare, niebieskie i ja w ogóle jakby tą sytuacją, którą teraz robię, tym performancem, chcę otworzyć drzwi jakby dalej. Chcę zobaczyć, co będzie dalej. Jakby to nie jest jakiś koniec mojej wypowiedzi. I z jednej strony robię na 100%, uwielbiam mandarynę i też w to wchodzę na 100% i uwielbiam koncerty, spotkania z fanami i to, że wszyscy tak głośno śpiewają Every Night, że ja już nawet nie muszę. Naprawdę, to jest niesamowite przeżycie. Z drugiej strony chcę przeżywać coś też zupełnie innego, bo każdy człowiek składa się, tak jak mówię, po prostu z całej tęczy i nawet więcej. Bardzo mi się podoba porównanie do tęczy. No mnie też. Kiedy poczułaś w swoim życiu, że albo co zaważyło na tym, że poczułaś, że możesz być niezależna, że możesz tworzyć tak jak chcesz i teraz widząc twój entuzjazm mam tego potwierdzenie, że w końcu chyba czujesz, że wypływasz na jakieś szerokie i nieznane wody, ale na swoich warunkach. O tak, cudownie. Ja już od pewnego momentu, od wydania płyty A-OK, już trochę też jakby popłynęłam w inną stronę muzyczną i to też mi się bardzo podobało. Natomiast no, miałam taki moment kilka lat temu, że mówię nie, po prostu jakoś duszę się i chcę jakby jakichś innych doznań artystycznych i w ten sposób właśnie trafiłam na warsztaty, które prowadziła Gosia. No i tam po prostu się tak trochę ugościłam przyjemnie i zaczęło mi się to podobać i stwierdziłam, że o kurczę, to jest chyba jakaś niezła myśl. Ty uczyłaś się aktorstwa w kultowej szkole państwa Machulskich. Nie myślałaś wcześniej, żeby wejść głębiej w aktorstwo, bo teraz w sumie dotykasz tego po latach, znowu taki twój powrót trochę do czegoś, co znasz, ale nie do końca. Dlaczego nigdy wcześniej nie poszłaś w to na całość? Idź, no. Nie. Wcześniej, zanim trafiłam też do szkoły państwa Machulskich, skończyłam szkołę, Wyższą Szkołę Projektowania i Reklamy na Wydziale Aktorskim w Łodzi. To była 3-letnia szkoła, która zakończyła się tytułem animatora kultury. A później jeszcze jakby miałam taki trochę niedosyt i trafiłam do
do kolejnej szkoły. Nie wiem, dlaczego w to tak mocniej nie poszłam. Bo jakoś chyba robiłam to trochę tak dla siebie. Proszę, słuchajcie, trochę... wydaje mi się, że ja mam jakąś taką większą smykałkę do jakichś takich komediowych rzeczy, a mnie ciągle obsadzali w jakimś, wiesz, w jakichś traumach. I było mi z tym nie po drodze. Nie wiem, jakoś no tak... rozstałam się na chwilę, ale kto wie, wiesz, o co chodzi. To może gdzieś coś tam... Z tego wszystkiego urodzi się jeszcze coś nowego. Jak twoje szkoły radziły sobie w pandemii, szkoły tańca? No właśnie. Pandemia, ciężki temat dla wszystkich artystów i tancerzy i oczywiście to był bardzo trudny czas. Trochę działaliśmy, trochę nie działaliśmy, trochę działaliśmy na innych zasadach. Domy kultury były zamknięte, a ja mocno współpracuję z domami kultury. Ale też dzięki Bogu mogłam robić to, co robię teraz. I dostałam wolną rękę w Domu Kultury na Ursynowie, że mogliśmy zamknąć się na sali i po prostu ćwiczyć. I to było cudowne i wielkie pokłony. Natomiast no, tak komercyjnie, tanecznie, te domy kultury były kompletnie odcięte, więc trochę żeśmy się tak tułali, gdzie się dało. No natomiast no, tańczyliśmy no, wszędzie, nawet na ulicy, no bo tańczymy freestyle. Działamy, młodzież na szczęście dalej chce tańczyć, młodzież i dzieci i dorośli tak jakby nie porzucili swojej zajawki. I chcą dalej, i chcą więcej, i też fajnie, bo chcą się rozwijać. I ja też jakby szykuję, znaczy mam w swojej głowie, w swoich marzeniach jakby miejsce, które stworzę, mam nadzieję w niedalekiej przyszłości, które będzie zrzeszać ludzi z pomysłami, z otwartą głową, tych ze świata tańca, tych ze świata sztuki, performance'ów jakby w jednym miejscu, które mam nadzieję uda mi się stworzyć. Nie mam nadziei, po prostu je stworzę. I też takim zapalnikiem będą warsztaty, które już w czerwcu będziemy prowadzić od 28 czerwca do 3 lipca. 5 godzin codziennie siedzenia na sali i tańczenia hip-hopu, bo jakby w tym się specjalizujemy i też zaprosiłyśmy fantastycznych instruktorów, naprawdę top of the top, ale oprócz tego też w duszy tych młodych tancerzy będzie gmerać Gosia, bo też będzie na tych warsztatach, Gosia Haduch. A co najważniejsze, jak już mogę powiedzieć, po prostu otwieramy je dla ludzi z zewnątrz, jakby nie zamykamy się tylko w MDS-ie, w mojej szkole tańca, ale jakby zapraszamy na te warsztaty wszystkie osoby, które tańczą albo chcą tańczyć, które chcą szlifować swój warsztat. Poza tym świetna okazja do ruchu po lockdownie. Bardzo, 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 bo naprawdę no 30 godzin tańca przez 6 dni jest co robić, więc można się zmęczyć. I do tego wszystkich bardzo serdecznie zachęcam.